Na pewno ciężko, na pewno dużo ciężkiej pracy. Jak patrzyłem na chłopaków, to było ciężko i na pewno aż ja czułem zmęczenie, nawet jak też gdzieś tam nie trenowałem z nimi, także na pewno chłopcy włożyli mnóstwo wysiłku, mnóstwo pracy w przygotowania i myślę, że możemy być zadowoleni z tego, co wykonaliśmy. Nie było większych przeszkód, nie było tak jak w zeszłym roku, że mieliśmy jakieś przerwy, jakieś takie zawirowania typu kwarantanny i takie rzeczy. Graliśmy mecze, to też jest ważne. Teraz skupialiśmy się na dopinaniu szczegółów, już przygotowujemy się typowo pod pierwsze mecze po naszych przeciwników. Na pewno to były bardzo ciężkie parę tygodni, ciężko trenowaliśmy dwa razy dziennie, teraz w końcu ostatni tydzień mamy troszeczkę luźniejszy, więcej taktyki. No myślę, że zobaczymy, myślę, że na plus. No. Miejmy nadzieję, że to zaowocuje gdzieś w trakcie sezonu i tych sił nam starczy do końca sezonu. Także czekamy z niecierpliwością na start sezonu. Na pewno moglibyśmy być jeszcze bardziej skuteczni, szczególnie w tych głębszych formacjach. Gdzieś wykorzystywać więcej tych sytuacji, bo kreujemy ich całkiem sporo, ale gdzieś tam są końcówką też w grze 5-5, bo 5-4 to gdzieś tam wiadomo, no jest przewaga jednego zawodnika, te bramki gdzieś tam przy różnych wariantach mamy zawodników, którzy są w tym elemencie bardzo skuteczni, ale myślę, że właśnie w takich sytuacjach gdzieś 2-1, gdzieś w takich sytuacjach podbramkowych też musimy tam lepiej pracować, żeby jeszcze bardziej wykorzystywać swój potencjał do zdobywania bramek. Także tutaj bym chciał, żeby na pewno to było jeszcze, żebyśmy po prostu strzelali więcej bramek i też żebyśmy poukładali dobrze tą grę obronną, bo gdzieś tam czasami jak to się mówi, jesteśmy przykręceni w tercji defensywnej i gdzieś tam gubimy pozycję, także żebyśmy na powrocie i na tym, jak gramy w tercję obronną, żeby każdy grał na swojej pozycji, żeby to wszystko było dogadane między też chłopakami, to co my od nich chcemy. Myślę, że mamy dość tak zbilansowany dobrze zespół, że jest wielu chłopaków, co umie dobrze zagrać w przewadze, mamy też grono chłopaków, co dobrze gra osłabienia, także myślę, że mamy bardzo silną drużynę z dużym potencjałem na ten sezon. Ja myślę, że tak jak patrzymy na wyniki jakichś meczów sparingowych i tak dalej, to też na mecze sparingowe, to ta liga znowu będzie chyba jeszcze bardziej wyrównana, tak mi się wydaje, niż była poprzednio. To gdzieś tam się znowu wszystko, nie ma łatwych przeciwników, nie ma łatwych meczów, trzeba dawać siebie wszystko w każdej zmianie, w każdym meczu, po prostu szarpać te punkty od samego początku i to jest najważniejsze, żeby bardzo dobrze nastawić się psychicznie na wejście w ten sezon, bo to nie będzie dla nas na pewno łatwe wejście. Mamy niewygodnych rywali na wyjeździe, mamy u siebie Jastrzębie, więc chłopcy muszą być maksymalnie skoncentrowani na tym, co mają robić, muszą pracować mocno fizycznie po prostu nad przeciwnikiem i popełniać jak najmniej błędów i wtedy po prostu możemy być spokojniejsi. Myślę, że ta liga chyba jeszcze będzie mocniejsza niż rok temu. Widać, że Toruń bardzo dobrze wypada w tych sparingowych meczach. Zobaczymy, jak będzie w sezonie. Wiadomo, że drużyny sprawdzają w tych sparingach zawodników i różną taktykę, także ciężko powiedzieć, ale te drużyny grały też z mocnymi zespołami i pokazywały, że potrafią grać, także będzie bardzo ciekawy sezon.